Witam wszystkich na kanale Kwasogranie. Dzisiaj zobaczymy kolejne spotyczki ligowe. Ostatnia wygrana z Piastem Gliwice 1-0. Teraz czeka nas mecz z Jagiellonią. Białystok cały czas zespół gdzieś tam poszukuje wzmocnień. Mam nadzieję, że uda nam się to osiągnąć w tym sezonie. W tym sezonie niedługo właśnie będzie początek okna transferowego, dlatego gdzieś tam cały czas szukamy wzmocnień do zespołu. Przejdziemy sobie od razu do meczu z Jagiellonią Białystok, na który serdecznie zapraszam. Siódma lokata, jeszcze jak spojrzymy na rozkład w tabeli, Jagiellonia pozycja 11, LKS pozycja 7. No, ten mecz może nas przybliżyć do szóstej lokaty, aczkolwiek no wiadomo, Wisła musi przegrać z Arką lub zremisować. Arka na ten moment, o, chyba ją ominąłem. Arka na ten moment pierwsze miejsce zajmuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam na mecz z Jagiellonią. Przegrana z Jagiellonią Białystok 4-0. Początek meczu wyglądał bardzo ładnie. No niestety błędy indywidualne, podanie Bejca do bodajże napastnika Jagiellonii Białystok spowodowało rozpoczęcie meczu od utraty bramki. Błąd malarza w polu karnym, podanie do napastnika Jagiellonii Białystok. No cały czas gdzieś tam błędy indywidualne. Wychodzi podanie malarza do napastnika Jagiellonii Białystok, zamienia na bramkę. No, błędy indywidualne przeważyły w tym meczu, aczkolwiek gra, nie powiem, piłkarzy moich podobała mi się. No, nie były to złe mecze. Nie były to złe mecze, nie mogę powiedzieć, że byli drużyną gorszą od Jagiellonii Białystok. No, prowadziły tutaj błędy indywidualne. Niestety UKS Łódź spada na ósmą lokatę. Zobaczymy, co będzie dalej. Popatrzymy sobie na zawodników wyszukanych przez naszych skautów. Zobaczymy tutaj Portugalię. Miguel Silva wygląda ciekawie, może uda się go pozyskać. Claudio Ramos. Ten kierunek portugalski był bardzo dobrą opcją. André Horta z Bragi, też ciekawy zawodnik. Bardzo równy. Mógłby się przydać tutaj drużynie UKS Łódź. Zobaczymy tutaj, jakie będą mieli wymagania finansowe. Przejdźmy sobie do Szkocji. Ok, Clark. Turnbull. David. Też ciekawy zawodnik. Mógłby się przydać tutaj drużynie. Patrzymy po kolei, jak tutaj to wygląda. Bardzo fajny zawodnik, ale no, wydaje mi się, że
z Celticu Glasgow ciężko będzie go wykupić. Pewnie pensja jego jest bardzo duża. Celtic Widzy ma bardzo dobrych zawodników. No i tutaj Holmes Dennis jeszcze z poprzednich poszukiwań. Zobaczymy, jak to wygląda. Przejdziemy sobie szybko przez resztę zawodników. McKenzie, Hamilton. No, może być ciekawie. Zobaczymy, czy kogoś się tutaj uda pozyskać w tym najbliższym oknie transferowym. Mamy dużo. Mikołaj Nawrocki. Widzę, że dużo młodych zawodników. Jest tutaj nawet bramkarz z Republiki Chińskiej. I jest Testy Pizza, no zawodnik, który no niestety wartość jego 1 600 000 dość dużo. 9 milionów tutaj Robert Gumny, Piątkowski, Kamil. Pytam. No to byłby też ciekawy zakup. Niestety Hedemik Stark, który to sprzedał mnie do Rakowa Częstochowa. Do transferów pewnie wrócimy za chwileczkę. Teraz czeka nas kolejny mecz jeszcze przed i tu rozpoczął. Okej. Jest transfer ze Sobocińskiego. Na ten moment sobie odrzucimy tą ofertę. Prognozy są obiecujące. Super popularyzacja marki. Odrzucimy. Zobaczymy, co tutaj, o co prosi Sobociński. O, morale mu niestety spadły. Lecimy dalej. Będzie mecz z Wisłą Płock. Damy mu szansę wystąpienia, żeby tutaj morale Sobocińskiego poszły w górę. Damy mu szansę wystąpienia. Niech zastąpi, może nie Petraska, niech zastąpi Garcia. W bramce niech stanie młodziutki bramkarz. Jest jeszcze ten Wiśniewski, niezadowolony Raptajczyk. Dobrze, na ten moment wyjdziemy takim składem meczu z Wisłą Płock. Potem zajmiemy się wzmocnieniami poszczególnych formacji. Jak zobaczycie, skrót meczu z Wisłą Płock, wszedłem dość szybko z statystyk, nie wchodziłem już w statystyki poszczególnych piłkarzy. Lekkie zdenerwowanie tym meczem, bramkarz, w którym wkładałem nadzieję, zawiódł. Nie powiem, że drużyna nie zawiodła, wiadomo, że no, powinni ten mecz wygrać 3-0. Można powiedzieć tak. Czerwona kartka Klimczaka ustawiła niestety mecz. I co tu tutaj dużo mówić? No, po prostu
Odrzucimy kolejną ofertę za Sobockiego. I za chwilkę przejdziemy do... Odrzucimy kolejną ofertę. Za chwilkę przejdziemy do transferów. Mam nadzieję, USB, muszę do niego pytać. Dziękujemy. No, ciekawe, że pytają o gracza, który Bernard Zalewski chce odejść. Już patrzymy, co tam się dzieje z Bernardem Zalewskim. Przejdziemy sobie do kadry juniorskiej. Spółka juniorów. O. Spółka juniorów. I patrzymy na Bernarda Zalewskiego. No, może odejść, to jak dla mnie. Reszta spoko. Zobaczmy tutaj, jak to będzie wyglądało w nowym okienku transferowym. Patrzymy sobie na zawodników, których możemy pozyskać. Pierw zacznijmy od zawodników wystawionych na listę transferową. No i tak mówiłem, szukamy bramkarza, więc na pewno 37, 35, 34, 57, 41, ciekawy bramkarz, 42, nie powiem bramkarzy z dużym dorobkiem i z dużym doświadczeniem. Przelecimy sobie przez 38, przez listę bramkarzy. A teraz zobaczymy tutaj na zawodników, których mieliśmy wcześniej dodanych do naszej listy transferowej. O, Kasani tu jednak przeszedł do Wisły Płock. Zobaczmy, jak będzie się prezentował, czy będzie dobrym nabytkiem dla Wisły Płock. Kamiński. Zaproponujemy kupno Krzysztofa Kamińskiego. Wymianę piłkarzy. Pomocnicy. Artur Sójka. Dobra. Akceptujemy. Kamiński przyjdzie do naszego zespołu. Za chwilkę będziemy negocjować z nim, ale popatrzmy, tu jeszcze mieliśmy dodanego Lopeza. No szkoda, szkoda. Zobaczymy, jak tutaj z prawym pomocnikiem. Skrzydło. Sano. Okej. Zaryzykujemy. Mamy dwóch zawodników, którzy zostali włączeni jakby do negocjacji. Czy jeszcze któryś zawodnik z tych zawodników, którzy są dodani, byłem zainteresowany. Na ten moment znegocjujemy Kamińskiego.
Zobaczymy, czy będzie chciał przyjść do drużyny ŁKS Łódź. To kluczowego na 3 lata, 33 będzie miał zegary i płacę. Dam mu 3,5 tysiąca. Zobaczymy, jak na to zarokuje. Super. Kamiński został pozyskany, czyli mamy w końcu bramkarza, którego chcieliśmy i już od dłuższego czasu obserwowaliśmy. I teraz zobaczymy pomocnika. Akceptujemy. 3 lata. Akceptujemy. I tak samo damy 3,5 tysiąca. Zobaczymy, jak. Super. Zakupiliśmy w takim razie dwóch zawodników.